zagrożonych przez nazizm, przez Niemców, Żydów. Przy okazji chciałbym Państwa poinformować, co robimy przy sanktuarium. Otóż kończymy robić ogrodzenie. Jest wykonanych na galerii, a galerii to jest pierwsze piętro na zewnątrz kościoła głównego, już 5 stacji drogi maryjnej. Sanktuarium jest pod wezwaniem Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji. Dlatego postanowiliśmy jakoś zaznaczyć sanktuaria z całego świata. Już jest 5 stacji, jeszcze 9. Będą różne z różnych stron świata. Będzie owszem Fatima, Luft, Loreto jeszcze z Europy, ale będzie z Indii, z Meksyku, z Wietnamu, z Afryki. Będzie też Matka Boża Katyńska. Przy tym jeszcze dużo pracy, pozostało jeszcze do zrobienia kilka witraży, freski, stacje historii Polski katolickiej, organy. Brakuje pawilonu powitalnego dla pielgrzymów, bo zobaczyliśmy, że jest taka potrzeba. Z pawilonu z możliwością wypicia kawy czy herbaty, otrzymywałem pielgrzymi, ewentualnie małego posiłku ze sklepem z pamiątkami i bardzo kulturalnymi sanitariatami. Jeśli Pan pozwoli, mamy nadzieję, że wybudujemy go do najbliższej Wielkanocy. Tak byśmy chcieli to zrobić.